problem związany z układaniem puzli i różnych takich gier rozwijających mózg, jak to określiliście, to zobaczmy to na filmie. No to tu masz, weź mysz i to włóż. Dobra. Nie wygłupiaj się, dobra? Nie. Koniec, spadaj. Gdzie jest Pucio? Spada na jego deszcz. Gdzie jest obrazek? Co? Ale nie kładź się, Mikołaj, nie kładź, tylko się normalnie, człowiek. Zdarza się, że dziecko w trakcie takich zabaw, takich gier, jak układanie puzli, czy takie różne zabawy kreatywne, rozwijające, się denerwuje, jak mu nie wychodzi. I wtedy trzeba to przyjąć. Natomiast to, czego nie możecie robić, to w trakcie tych zabaw nie powinniście go krytykować. Dlatego, że wy taką postawą go zniechęcacie do tego, żeby on z wami takie zabawy podejmował. Jeżeli wam na tym zależy, żeby składał puzzle, klocki i tak dalej, to podczas takiej zabawy należy go wzmacniać. Czyli co należy robić? Brawo, znalazłeś Pucia. Czego teraz Pucia potrzebuje? Kaloszków. No to poszukajmy, tak? Znajdujecie i brawo, udało ci się. To musiało być trudne. No to spróbujmy kolejne, tak? Czyli żeby się skupiać na tym, że mu wychodzi, a nie na tym, że mu nie wychodzi. Miałeś dziwko, no. No nerwowo tak troszkę za bardzo do tego podchodziłem, także... Wszystko idzie zmienić i zmienię to. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to to, że czasami trzeba zobaczyć, co dziecko interesuje. Trzylatki na przykład kochają opowieści, kiedy są w roli głównej. Czyli... Na przykład opowiadacie mu historyjkę, czy tam jakąś znaną bajkę, ale on jest główną postacią tego opowiadania.